Frekwencja świadczy o tym, że naprawdę zespół Śląsk dawno nie gościł w Raciborzu. Przywitajmy serdecznie. Drodzy Państwo, zespół pieśni i tańca Śląsk imieniem Stanisława Wadyny, pierwszego założyciela właśnie zespołu, obchodzi, zaczął rok jubileuszowy, swoje 60-lecie. Koncert muzyki, pieśni i tańców ludowych i narodowych. Przeważającą część programu A to Polska właśnie, z którą Śląsk wystąpił w Raciborskim Centrum Kultury, stanowią kompozycje i opracowania muzyczne Stanisława Hadyny. W programie znalazły się popularne piosenki, m.in. Karlik, Karolinka, Hej te nasze góry, Ondraszek i Starzyk oraz opracowania muzyczne do takich tańców jak Kujawiak, Krakowiak Oberek, Taniec Chustkowy, Tańce Górali Podhalańskich i Trojak. Autorem twórczych opracowań, które wciąż zaskakują kunsztem choreograficznym, jest Elwira Kamińska. My już byliśmy na występie zespołu Śląsk co najmniej dwa razy. W związku z tym nam się podoba i chcemy to jeszcze raz zobaczyć. Super. A co takiego jest fascynującego dla wszystkich tych, którzy być może jeszcze nie byli? To jakby to Pani w paru słowach określiła? No, myślę, że trzeba poznać przede wszystkim kulturę i dlatego trzeba być na tym występie i zobaczyć. Stroje kolorowe? Stroje, śpiew, balet. No to mnie się to podoba, jest fascynujące. Chciałbyśmy zobaczyć jakieś tradycyjne tańce, pieśni śląskie. No po prostu kiedyś byłyśmy na występie Mazowsza w Spodku Katowickim, a nie byłyśmy jeszcze na Śląsku, dlatego dzisiaj wybrałyśmy się tutaj. To jest nasz standardowy program, A to Polska właśnie. Jest sporo kompozycji profesora Hadyny i choreografii Elwiry Kamińskiej, czyli są Hej te nasze góry, jest Szła dzieweczka, jest Karolinka, będzie dzisiaj też Starzyk, a z tańców Krakowiak, tańce podhalańskie. Jak to się dzieje, że wciąż zespół działa, wciąż śpiewa, tańczy, ale co najważniejsze, wciąż takie tłumy przyciągacie? Jak to jest? Polacy po prostu tęsknią do takiego stylu, tęsknią gdzieś do korzeni. To tak jest? Myślę, że tak. W tej chwili dajemy trochę mniej koncertów niż w dawnych czasach i może dlatego ci ludzie są bardziej spragnieni folkloru. Ani w telewizji, ani w radiu w tej chwili nie znajdziemy żadnych audycji, które promują folklor. Także myślę, że dlatego ludzie trochę tęsknią i za Śląskiem, i za jego pieśniami, tańcami. Są członkowie? Jak to jest? Skąd się biorą takie zainteresowania folklorem? Bo to przecież nie jest taki zupełnie popularny gatunek muzyczny, prawda? Jak to się zaczyna zazwyczaj? Są na przykład w orkiestrze ludzie, którzy kończą szkoły muzyczne, w chórze, którzy kończą szkoły wokalne, a w balecie są tancerze, tancerki po szkołach baletowych, ale także przychodzą od nas z różnych zespołów amatorskich, które są w tej chwili na dość wysokim poziomie, dlatego mogą znaleźć tutaj pracę. Także na razie nie jest źle, młodzież się garnie.
Biorąc pod uwagę dzisiejsze bogactwo repertuaru, niezliczone nagrody i ponad 120 koncertów wykonywanych corocznie, widać wyraźnie, jak bardzo zespół Pieśni i Tańca Śląsk pracował nad kontynuacją wieloletniego dążenia do perfekcji i najwyższej maestrii.